Cześć, tu Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. Kolejne odcinki powstają dzięki waszemu wsparciu na patronite.pl ukośnik Michał Wodarczyk. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli chcesz wspierać to, co robię, dołącz i zostań naszym patronem. Cześć Szymon. Cześć. Bardzo dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie i że możemy porozmawiać. Chciałbym, żeby to był taki odcinek medyczny, więc żebyśmy troszkę porozmawiali o tym, na czym się znasz najlepiej. Jesteś lekarzem. Tak jest. Młodym lekarzem, chociaż nie było takiego kabaretu, będąc młodym lekarzem. Nie wiem, czy znasz, będąc młodą lekarką? Nie, nie. Nie, no już jesteś którymś młodym medykiem, który nie zna po prostu… Przez dziesięciolecia były takie skecze, to wyślę tobie jakoś messengerem do tych audycji kabaretowych info. To w każdym razie, okej, okay, no to niepotrzebna dygresja. Yy, jesteś w trakcie specjalizacji z ortopedii. Zgadza się. Yy, to już można mówić, że jesteś ortopedą, czy jeszcze nie? Co najwyżej ortopedą INSPE. Aha, czyli ortopedą przy nadziei. Yy, yy. I wiesz co, chciałbym z tobą porozmawiać ze względu na rzeczy, które wyszły w takiej naszej konwersacji w trakcie... Na mediach społecznościowych. Mhm. Więc w zasadzie kilka rzeczy, kiedy wrzuciłem jakieś posty po swoich szczepionkach i tam rozgorzała burza, przeszliśmy z takiego poziomu komentowania postu do prywatnej konwersacji i tam napisałeś dwie rzeczy, które chciałbym teraz tak prze, prze, przedstawić, już potem pozwolę tobie mówić. Będę tylko dopytywał, ale, ale bym chciał posłuchać ciebie. Ale dwie rzeczy, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie. I dlatego tak poprosiłem Ciebie o to, żebyś się zgodził na ten podcast. Pierwsza to to, że tam, wiesz, nawet były zakłady, czy tysiąc komentarzy, czy nie, przebije ten post. No bo wiadomo, że ja zrobiłem sobie zdjęcie w trakcie szczepienia. No i oczywiście masa ludzi, którzy się pojawiła, którzy uważali, że to albo znam je bestii, albo mam wszczepionego chipa, albo eksperyment medyczny, w którym biorę udział, bla, 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 bla. Mój mental wtedy i ta rozmowa w zasadzie nie dotyczyła moja z tobą szczepień, ale to, co powiedziałeś, wpłynęło na w ogóle moje myślenie o mojej obecności w sieci, więc jestem tobie za to bardzo wdzięczny. Dlatego, że y, ty w tych komentarzach angażowałeś się w merytoryczne dyskusje. Czyli ludzie tam napisali bla, wiesz, bla, 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 mnie besti szczepienie, bla, 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 A ty zaczynałeś, wiesz, jakieś procenty, badania, linki do opracowań. I wtedy yy, ja już na priwie się Ciebie zapytałem, mówię, że też tobie się chłopie chce. Yy, ludzie po prostu wyrzucają z siebie najgorsze emocje, najbardziej popisują się swoim nieuctwem, a ty podejmujesz taką merytoryczną dyskusję. Yy, I wtedy mi powiedziałeś, zwróciłeś na coś uwagę, czego chyba nie widziałem wcześniej w sieci, bo powiedziałeś tak, ale ja nie piszę dla tych, którzy tam się pienią, żołądkują i wyrzucają z siebie swoją ignorancję. Bo oni już i tak ich nic nie przekona. Natomiast jest masa normalnych ludzi, którzy czują się zagubieni i ze względu na nich to pisze. Tak jest. więc to było coś, co dało mi do myślenia na temat w ogóle obecności rozsądnych ludzi w sieci. Że my czasami milczymy, czasami nam się nie chce, ale kiedy tylko słychać głupi głos i on nie jest skontrowany głosem. Z namysłem albo głosem zbudowanym o jakiś racjonalny obraz świata, albo z szacunku dla tych, którzy całe życie poświęcają na badania różnego rodzaju. Ja nie myślę teraz wcale o szczepionkach, to, to czasami przez to, że racjonalni ludzie milczą albo rozsądni ludzie milczą, mamy wrażenie, że głupota jest jedyną opcją. Prawda? Tak jest. Tak jest. Więc bardzo Tobie to dziękuję, ale chciałbym, żebyśmy pogadali właśnie w ten sposób o szczepieniach i o całym tym zamieszaniu. I druga rzecz, która bardzo mnie uderzyła, którą napisałeś, Ludzie, jeszcze nigdy nie miałem tak długiego wstępu, o czym będę rozmawiał z żadnym gościem, więc się pierwszy raz chyba tak długo gadam. Jeszcze nie zacząłem nawet pytań tobie zadawać. <laughs> ale to ja tobie będę zadawał Dobra. pytania. <laughs> ale wiesz co, aż mi jest głupio, że tak długo gadam, ale chcę to przedstawić, bo to były dwie rzeczy, które były takim dla mnie strzałem i one chyba chciałbym, żeby tak już rzutowały potem na wszystko, co będziesz mówił. To mówisz w czasie, to była chyba trzecia fala, i to też już napisać na priwie. Pracowałem, pracowałem w szpitalu covidowym i widziałem rzeczy, jakich nigdy już w życiu nie chciałbym oglądać. Więc ja bym chciał Ciebie spytać o te rzeczy, czego już w życiu więcej nie, nie chcesz oglądać, czyli co takiego widziałeś w swojej pracy. Już się zamykam. Zacznijmy od tej drugiej mhm. rzeczy. Nie? Czy rzeczywiście. Chorowanie na COVID jest tak bardzo niebezpieczne z twojej perspektywy. Jakbyś mógł tak odpowiedzieć od samego początku, mhm. na czym polegała twoja praca, gdzie pracowałeś i czego takiego ży w życiu nie chcesz widzieć? Ja w miarę swoich możliwości, bo pandemia wybuchła w czasie, gdy ja jeszcze byłem na stażu podyplomowym, mhm. w szpitalu, gdzieś tam, w województwie mazowieckim, mhm. daleko od Warszawy. Mhm. I od w miarę od początku. Jak tylko zacząłem się orientować, co to jest za choroba. E, jak tylko przede wszystkim przełamałem swój strach, starałem się angażować w walkę z pandemią. E, jeszcze jako stażysta pracowałem w namiocie przed szpitalem, pobierając wymazy od pacjentów. E, i, I to się... Nie umiałem po prostu inaczej. Nie umiałem siedzieć, schować się, e, Mimo, że wszystko jakby krzyczało, że, żeby właśnie to zrobić, że to jest rozsądny wybór, to, to jednak jakoś tam nie umiałem nie starać się pokonać swego lęku, swojego strachu, bo bym głupi, gdybym się nie bał, w takiej sytuacji. I więc już na staży zacząłem się angażować. Potem, chwilę po tej jesiennej fali, tej drugiej fali zyskałem pełne uprawnienia zawodowe, pełne prawo wykonywania zawodu i wtedy w mediach wszystkich, nie tylko społecznościowych, mhm. poszedł news, że na stadionie narodowym ma się otwierać szpital. Mhm. W tamtym momencie środowisko dość mocno się bało tego co już wojewoda czy wojewodowie i minister realizowali, czyli no prawie że siłowe powołania personelu medycznego do zwalczania skutków pandemii. Mm -hmm. Wyglądało to naprawdę niefajnie. O, też były sytuacje, gdzie o 6-7 o w nocy nad ranem komuś pukano do drzwi otwierali smutni panowie z pismem, że od jutra o, zapraszamy nie? 200 km dalej. Tak, do szpitala powołanie od wojewody. Strasznie. No, tak. No, tak, tak. Znaczy, to wtedy... no, normalne, no, pandemia, ale. Tak. Forma może nie do końca najbardziej fortunna, można tak to określić. <laughs> I wtedy z, też ludzie bali się przez to zgłaszać jako wolontariusze, do, czy ochotnicy w zasadzie, do tego tak zwanego Szpitala Narodowego. Nikt nie wiedział, jak to ma być, kto ma to robić. Czy przypadkiem, jak się nie zgłoszę, to jutro rano nie zapukają do mnie właśnie smutni panowie z zaproszeniem do, do pracy za darmo, e, to oczywiście wyolbrzymiam, e, ale ja się tam zgłosiłem, e, moja kandydatura została przeprocesowana zostałem, i zostałem przyjęty. Także od listopada, praktycznie od początku funkcjonowania e, Szpitala Narodowego, chyba że w trzecim tygodniu funkcjonowania tego szpitala, e, brałem dyżury i pracowałem w tym szpitalu. A, bo przed chwilą powiedziałeś, że w szpitalu gdzieś tam daleko od Warszawy. Na stażu jeszcze. A. A mm -hmm. potem już w szpitalu tak. na stadionie narodowym. Tak, 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 tak. tak. Się. Eee, w tym szpitalu, o którym media się rozpisywały, że jest pusty. Dokładnie. I oczywiście na początku nie było tam wielu pacjentów. Mm -hmm. Tak, to. kiedy. Ja tak ta przepraszam, będę sytuacja... się podpisywał mm -hmm. nie wiedzą, ale mm -hmm. y nie będę starał się jej ukryć, mm -hmm. dlatego że może wiele osób Jestem. nie wiedzieć. Y I też tak myśleć, bo ja pamiętam, bo media głośno krzyczały, mm -hmm. kiedy szpital był pusty. Mm -hmm. Że pieniądze, że, mhm. że rachunki i tak dalej. Więc ja nawet nie, nie, chyba nie zanotowałem tej informacji, że się szpital zapełnił. Zapełnił się. Tak? Tak. W marcu, w tej szczycie trzeciej fali, mhm. e, szpital był pełen po brzegi. Wtedy, wcześniej, nie było Łóżek. Nie chciałbym pacjentów? skłamać, ponad 300 czy około 300. Mhm. To były możliwości operacyjne, jeśli chodzi o personel, liczbę mhm. dostępnego personelu, przepustowość, bo nie sztuką jest tam nastawiać łóżek, ale zorganizowanie ekipy, zorganizowanie personelu, często zapaleńców z całej Polski. Którzy dysponowali tylko wycinkami swoich grafików poza pracą w podstawowym Aha. szpitalu, zorganizowanie ich w jeden sprawny, działający zespół, nauczenie w miarę spójnych procedur, tak prozaicznych rzeczy jak obsługi aparatu do gazometrii, Aha. który każdy gdzieś tam u siebie w szpitalu taki aparat posiada, albo z niego korzysta, albo tylko wie, że gdzieś jest. Ale tu jest ten jeden konkretny model i trzeba się go nauczyć po prostu, Aha. żeby to sprawnie działało. To na możliwości tego, ile było personelu, to, 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 to był maks wówczas. Mm -hmm. ale, ale wcześniej, e. oczywiście, szpital nie był specjalnie pełny, mm -hmm. ale też nie było jego rolą, mm -hmm. pozwolę sobie trochę pobronić mm -hmm. e, szpital narodowy nie było jego rolą e, przejęcie natychmiastowe wszystkich możliwych pacjentów ze wszystkich możliwych szpitali w okolicy. Mm -hmm. Ty, szpital Polowy. Tak. To jest szpital, który z definicji dysponuje namiastką tego, co dysponuje prawdziwy szpital. Jest plen pociągnięty, specjalnie od zera podstawiona instalacja. Nie ma próżni. Jest apteka, która dysponuje kilkudziesięcioma najczęściej używanymi lekami, ale i tak od czasu do czasu zdarza się ktoś, kto pacjent, który przyjmuje leki, których nie ma akurat tej aptece, mhm. bo to nie jest pełnoprawny szpital. To jest szpital, który od początku miał funkcjonować jako wentyl bezpieczeństwa. W momencie, gdy szpital pełnoprawny, dowolny, w dowolnym szpitalu specjalistyczność opieki może stać na wyższym poziomie niż w szpitalu polowym, e, zapełniał się. Stwierdzał, że już jego możliwości są przekraczane, wtedy może zgłosić chęć do Szpitala Narodowego, żeby przekazać tam pacjenta. I dopiero wtedy Szpital Narodowy zaczyna się. Czy Szpital Polowy, każdy, czy to będzie w Płocku, w Opolu, w, na targach gdzieś w Łodzi bodajże, czy w Poznaniu, wtedy dopiero ten Szpital Polowy może zacząć się zapełniać, kiedy Szpital prawdziwy zgłosi się do niego, że chce pacjenta przekazać. Rozumiem. A to jest pochodną sytuacji jakby epidemicznej na, na dany moment. Tak. Ja tylko tak dodam, bo znamy się na tyle, że mogę to chyba powiedzieć, nie bronisz tego mm -hmm. szpitala ze względów politycznych. Nie. Bez wątpienia, nie. nie? To nie jest ze względów politycznych, tylko relacja z pola walki. Mm -hmm. No dobrze, czyli wszystkie szpitale zapełniły się na tyle, że również wypełnił się szpital tak jest. polowy na Stadionie Narodowym. Były takie przypadki, że byli pacjenci, którzy powinni być hospitalizowani i nie było dla nich łóżek? Że szpital narodowy jako szpital polowy mhm. nie był w stanie ich przyjąć? Tak. Były sytuacje odmów, mhm. gdzie pacjent mhm. był po prostu zbyt ciężki, by można było udzielić mu pełnej mhm. opieki, jakiej potrzebuje w warunkach polowych. Mhm. Były też przypadki zgłoszeń takich pacjentów ze strony różnych szpitali, mhm. którzy wymagali wielospecjalistycznej opieki i byłoby to ze stratą dla pacjenta, gdyby pacjent został na stadion przewieziony. Mhm. To, to, to jest naprawdę... Na początku były warunki polowe, później jakby konieczność i, i sytuacja epidemiczna spowodowała, że trzeba było uruchamiać kolejne pełnoprawny oit, preoid. Ale na początku, gdy doszło do konieczności intubacji pacjenta, to był anestezjolog w pogotowiu, ale nie było w pełni funkcjonującego oitu, który mógłby mu taką opiekę 24 na 7 zapewnić. Więc mm -hmm. w momencie intubacji pacjenta to już przekraczało swoją specjalistycznością możliwości szpitala polowego mhm. i dla dobra pacjenta był przewożony do jednostki mhm. macierzystej, czyli do Centralnego Szpitala Klinicznego na Wołoskiej. To był mhm. co najmniej jeden taki przypadek. Oczywiście, mhm. kiedy sytuacja wymusiła pełne uruchomienie OIT-u, gdzie obsada... OIT to Oddział Intensywnej oddział Terapii. Intensywnej terapii mhm. Gdzie faktycznie było tylu pacjentów, żeby to było uzasadnione, no to taki pacjent już był hospitalizowany w pełni do końca w Szpitalu Narodowym. Mm -hmm. I co to były za rzeczy, których masz mm -hmm. nadzieję już nie oglądać nigdy więcej w swoim życiu zawodowym? Ja jestem początkującym lekarzem, mm -hmm. tak? więc wszystko dla mnie jest nowe. I poszedłem w ten zawód z chęcią pomagania ludziom. Więc, no niezależnie od świadomości takiej zupełnie zdroworozsądkowej, że będę oglądał ludzkie cierpienie, mm -hmm. to dalej. Ciężko mi się ogląda ludzkie cierpienie. Jak na początku swojej pracy zawodowej e, miałem sytuację, gdzie mój pierwszy pacjent e, zmarł. Mhm. I niezależnie od tego, że nie miałem wpływu na to, w zasadzie nie było nic, co mogłem zrobić lepiej, to ładunek emocjonalny związany z tym był taki, że ja wróciłem do domu i płakałem. Mhm. I to są rzeczy trudne, szczególnie dla osoby, która spotyka się z tym, jest na początku swojej drogi zawodowej i, i musi jakoś to sobie przepracować. Ale dla żadnej osoby, znam lekarzy również po 20, po 30 latach pracy, e, sytuacja takiej bezsilności nie jest sprawą łatwą. Bo nie jest to choroba, w której mamy do dyspozycji jakieś leczenie, w której możemy e, zrobić coś konkretnego, żeby pacjenta mhm. wyleczyć tak przyczynowo. E, możemy zaoferować mu najlepsze, co mamy: tlen, mhm. jeśli trzeba, to e, środki przeciwzakrzepowe, najlepszą opiekę, jaką dysponujemy, a reszta to już jest łód szczęścia, czy pacjent z tego wyjdzie. Mhm. Więc nie jest lekko stać, patrzeć i wiedzieć, że nie możesz nic zrobić, bo już nie ma żadnych leków, których może podać tamtemu pacjentowi. A pacjenci na COVID umierają. W szpitalu polowym umierają. Tak. Chciałem powiedzieć, tak. umierali, ale. Umierali. To jest nie wiadomo, czy my jesteśmy przed czwartą falą, tak. czy nie. Kiedy to nagrywamy, kiedy będzie emisja tego podcastu, mhm. będziemy może wiedzieć troszkę więcej. No, ja bym nie chciał. Mhm. Nie wyobrażam sobie też. Duża to była skala. Mhm. Wiesz, to, to było. To, to pacjent, który jest na tyle ciężki, że wymaga intensywnej terapii, wymaga już tej tlenoterapii pomostowej w pół drogi do, do intubacji, do respiratora, mhm. tlenoterapii wysokoprzepływowej to jest pacjent trudny. Jeśli tylko pozwalały na to warunki, to był pacjent taki hospitalizowany w normalnym szpitalu. Mhm. Więc na początku na początku nie było sytuacji praktycznie w ogóle, żeby pacjent w szpitalu narodowym zmarł. Mhm. Nawet nie było jakiejś wydrukowanej kartki, takiej podręcznej instrukcji. Jak wystawiać na przykład kartę zgonu, mm -hmm. tak jest, bo nie było w ogóle takiej potrzeby. Dopiero sytuacja trzeciofalowa z marca mm -hmm. spowodowała, że z konieczności pacjenci na terapii wysokoprzepływowej e, na niwie na przykład, czy pacjenci intubowani pod respiratorem e, ci naprawdę ciężcy musieli być hospitalizowani, i wtedy dla mnie to było takie dość. Przerażająco symptomatyczne, w szpitalu, który miał służyć zaopatrzeniu mhm. maksymalnej liczby pośredniej ciężkości przypadków, czy lekkich mhm. szpitalnych przypadków, sytuacja już jest tak zła, że nawet tam musimy mieć jakieś takie mhm. skróty, jak wystawiać kartę zgonu. Bo już mhm. nawet jest tak źle, że nawet my takie ciężkie przypadki musimy przyjmować. Ja brałem wtedy nocne zmiany często, uh -huh. bo ideą pracy tam było to, żeby nie odbierać swojej dostępności swoim macierzystym jednostkom. I, I zdarzało się, że przychodzę na dyżur. Uh -huh. I obok kogoś takiego powiedzmy, w miarę lekkiego, na wąsach tlenowych, w uh -huh. miarę funkcjonujący, leży ktoś. E Jedna, dwie czy trzy osoby, które mają wpisane w dokumentację e, protokół DNR. Co to znaczy? Do not resuscitate. To jest taki skrót, który się używa w, mhm. dla określenia protokołu. Nie przywracania e, funkcji życiowej. Stwierdzającego, życiowych. że jeśli ten pacjent się zatrzyma, mhm. to nie podejmujemy resuscytacji. To wynika z innych chorób, czy z zaawansowania? To wynika z jego ogólnego stanu ciężkiego. Mhm. To wynika z, z czegoś, co się nazywa terapią uporczywą, czy terapią daremną. Mhm. Tak, tylko że ja zawsze to DNR kojarzę mhm. z no, pierwsze moje skojarzenie. Mhm. To też popraw mnie, bo mhm. od strony teologii znam. Odrobinę tylko te, mm -hmm. te pytania, które etyczne stoją właśnie za mm -hmm. protokołem DNR. Y, z pacjent raczej kojarzy z pacjentami onkologicznymi, tak. innymi chorobami. Tak. Y, więc tutaj dlatego pytam, czy ten mm -hmm. ciężki stan wynikał z tego, że to też byli pacjenci onkologiczni tak. i tak dalej, i tak dalej? Czy Ci pacjenci sam byli... COVID też y, powodował mm -hmm. tak ciężkie uszkodzenia, że pojawił mm -hmm. się ten protokół? Ci pacjenci byli y, pacjentami onkologicznymi którzy jednocześnie gdzieś tam po drodze zachorowali na COVID. Mhm. To byli pacjenci już na tlenoterapii wysokoprzepływowej, pacjenci z e, już bardzo wysoko na drabince leczenia przeciwbólowego, mhm. e, pacjenci na silnych środkach przeciwbólowych, e, którzy mieli... No, no, mhm. Resuscytowanie ich, masaż serca, gdzie ci ludzie już są praktycznie po drugiej stronie, uh -huh. jest uznawane za terapię uporczywą. uporczywą tak, uh -huh. terapię, która przysparza im więcej cierpienia, mimo uh -huh. że lekarz chciałby wykorzystać wszystkie możliwości, ale wymaga to pewnej dozy pokory, że. Pozostać, nie nie mogę, tak. Nie, nie, nie umiem go wyleczyć, uh -huh. nie umiem odwrócić jego stanu uh -huh. e, i być może przedłużanie jego agonii na siłę różnymi osiągnięciami medycyny, uh -huh. gdzie ta osoba i tak z tego nie skorzysta, bo jest cały czas nieprzytomna, uh -huh. być może to nie jest najbardziej etyczne. I w tym celu uporządkowania takich właśnie ostatecznych kwestii powstał protokół DNR. Uh -huh. Tak, ja może tak uh -huh. wiesz, wyjaśnię uh -huh. niemedycznie, uh -huh. dla niemedyków, nie? że, że chodzi o to, że kiedy umieramy, to w pewnym momencie no, umieramy, to bez wątpienia i to uh -huh. na każdego z nas czeka, natomiast to się dzieje poprzez to, że wyłączają nam się różnego rodzaju organy i potrafimy pracę tych organów przywrócić na jeden, dwa, trzy dni, ale w pewnym momencie to umieranie już jest tak zaawansowane, że tylko dlatego, że wyłączyło się serce. Przywrócenie jego pracy yy, nie przywraca życia. Tak. No bo to po kolei się organy wyłączają, nie? więc to yy, przysparzamy cierpienia, nie przysparzamy, nie przedłużamy życia. Nie? Przedłużamy tylko tak cierpienie. Jest. Tak jest. Także przepraszam mhm. za takie Jestne. potoczne opowieść nie. o tym, o czym ty opowiadasz fachowo. No, ja przychodzę do pracy mhm. i, i muszę sobie radzić z takimi pacjentami. Którzy są już tak ciężcy, że muszę się pogodzić z tym, że jeśli oni na mojej zmianie się zatrzymają, to już nieetyczne byłoby ich resuscytowanie. A potem wychodzę ze szpitala i, i widzę, że ludzie wypisują albo opowiadają, że pandemii nie ma, że pandemia to ściema. Przychodzę na dyżur nocny. W momencie szczytu tej pandemii obciążenie pracą było tak duże, mm -hmm. że w ciągu dnia odbywał się główny ruch pacjentów i wszystkie takie medyczne też sprawy, obchody i tak mm -hmm. dalej. Nie było nawet czasu na biurokrację związaną z przyjęciami, z wypisami, więc mm -hmm. to zadanie spadało na zmiany nocne, które normalnie mają tak przeczekać do rana i działać w miarę interwencyjnie, jakby coś się działo. Ale już w tak ciężkiej sytuacji to my wypełniliśmy. Naszą też odpowiedzialnością była ta biurokracja, na przykład związana z szykowaniem wypisów na następny dzień. Mm -hmm. I siedzę o tej trzeciej czy czwartej w nocy i staram się przykopać przez e, historię choroby jakiegoś pacjenta i uderzył mnie przypadek e, no de facto młodego chłopaka, tak 40 parę lat. Mhm. który spędził ładnych parę tygodni w tym szpitalu i e, już były W szpitalu takie... polowym. W szpitalu, tak. Mhm. E, w szpitalu na stadionie. E, były przypadki młodych pacjentów, mhm. e, do którego zaraz wrócę, jednego konkretnego, który mnie bardzo uderzył, e, ale ten e, konkretny pacjent nie miał nawet specjalnie jakichś chorób przewlekłych. Mhm. Czyli to biegło... nie był pacjent onkologiczny, o którym przed chwilą rozmawialiśmy? To nie był pacjent onkologiczny, to nie był pacjent, który go cokolwiek stawiało w jakiejś grupie podwyższonego ryzyka, ciężkiego mhm. przebiegu choroby. To po prostu wydawało się w miarę zdrowy, 40 czterdziestoparolatek. Mój rówieśnik. Tak jest. Mój rówieśnik. Tak, jestem 40, 40 Tak. Um, yy. I nie mam chorób przewlekłych. Żadnych. Tak. Żadnych ujawnionych. Nie od Bo to zawsze rozmowa z lekarzem mhm. jest niebezpieczna pod tym względem. I facet wjechał do szpitala, bo zaczął niedomagać trochę oddechowo. Mhm. Zrobili mu tomografię klatki piersiowej, tomografię płuc, i, i poziom zajętości płuc był określony na 50, coś takiego. Mhm. Nie za dobrze, nie za źle, bez tragedii. Okay. 50% tak. Mhm. E, po paru dniach wydawał się po prostu taki kolejny mhm. taki przypadek na granicy stabilności, który chociażby z tego tytułu wymagał jakiejś tam opieki szpitalnej, mhm. ale nie był jakimś ciężkim przypadkiem. Tak, po prostu zostawienie go w domu byłoby zbyt ryzykowne, dlatego trafił do nas. Ale po paru, tam, po paru dniach, po tygodniu, e, zaczął się pogarszać. I wymagał połączenia wąsów. Mm -hmm. To jest taka najbardziej podstawowa, powiedzmy, entry level, jeśli tak. chodzi o tlenoterapię. Wąsy, jeśli mogę wyjaśnić, to wężyk, poprzez który podawany jest tlen tak, do, do nosa. nosa. Dokładnie. Mm -hmm. Po następnych paru Pokazałem dniach... do nosa, ale niektórzy będą słuchali tego na Spotify i już tego gestu nie zobaczą, tak? Ale... Na szczęście. <laughs> Aż tak głęboko no. nie pokazałem, żeby <laughs> nie móc tego pokazywać innym. <laughs> po następnych paru dniach pacjent zaczął się pogarszać i wymagał podłączenia maski prostej. Mhm. Kolejny szczepelek wyżej. Po następnych paru dniach zaczął się pogarszać. Wymagał podłączenia maski z rezerwuarem. Maska z rezerwuarem już jest ostatecznym, tym najwyższym szczebelkiem mhm. przed wejściem w terapię taką pośrednią między respiratoroterapią, mhm. a tlenoterapią taką bierną. Potem zaczął się pogarszać znowu, wymagał podłączenia jakiegoś niwu czy, czy innej tlenoterapii wysokoprzepływowej. Nie pamiętam, czy wymagał na paru dni zwiotczenia, podłączenia do respiratora. Mhm. Ja siedzę o tej trzeciej w nocy czytam jego historię i w tej długości mm -hmm. e, i patrzę jak historia jego się skończyła e, po chyba sześciu tygodniach spędzonych w tym szpitalu facet zaczął wychodzić zaczął być szykowany do wypisu tak ja mm -hmm. byłem odpowiedzialny za zrobienie jego dokumentów zrobili mu ponowny tomograf ponownie, ponownie tomografię e, stopień zniszczenia płuc Mhm. Został określony na 90-95%. Facet mhm. nie był w stanie samodzielnie oddychać. Decyzją ordynatora został wypisany do domu po prostu z koncentratorem tlenowym, mhm. bo nie było już żadnego śladu infekcji mhm. pod takim kątem, że już nie było śladu w ogóle po jego zakaźności, żeby co uzasadniałoby jego izolowanie. Mhm. Zostały mu tylko zniszczone płuca i, i życie w domu na koncentratorze z nadzieją, że te zmiany się cofną. I mhm. ja siedziałem tam zszokowany, bo. I to w zasadzie czysty przebieg COVID-19 bez SARS-CoV-2, tak. bez, yy, bez, czy żadnych... Tam SARS bez tak. żadnych powikłań. Bez, yy, u, u pacjenta w miarę młodego, bez żadnych chorób przewlekłych. Tak. Mhm który miał wszelkie prawo oczekiwać, że w jego przypadku skończy się to po prostu katarkiem, kaszelkiem i po paru dniach powrotem do zdrowia. Albo jak wiele osób się śmiało, tak. bezobjawowym nawet przejściem przez tak. infekcję. Tak. Miał pełne prawo, żeby tak to przejść. A trafił na ponad miesiąc do szpitala. I, i, no i wyszedł kaleką. Wyszedł jako kolakom. człowiek tak. prawie że bez płuc. Tak. Z nadzieją, że z czasem te zmiany się cofną. Regenerują się płuca odtwarzają właśnie po takim zniszczeniu. Z tego co wiem, mm -hmm. a pulmonologiem nie jestem i nie chcę wchodzić w swoją, <noise> nie swoją działkę, to, to, to taką mam nadzieję, mm -hmm. że, że to nie są zmiany trwałe. E, inny przypadek, który mnie bardzo uderzył to 30 parolatek mm -hmm. otyły powyżej 100 kilo. E, trafił do naszego szpitala wymagał podłączenia do respiratora. Mhm. W czasie jak był nieprzytomny, cała rodzina się zakaziła wcześniej, mhm. jego rodzice i brat trafili do szpitala mhm. innego, mhm. innych w zasadzie różnych. I w czasie jak on był nieprzytomny, jego, jedno z jego rodziców zmarł. Mhm z powodu COVID-u. Wówczas w dokumentacji wpisaliśmy, że z uwagi na ciężki stan pacjenta chcemy skorzystać z czegoś, co się nazywa przywilej terapeutyczny, czyli nie mówimy pacjentowi w ciężkim stanie od razu Aha. o ciężkich jakichś zdarzeniach z jego życia poza szpitalem, które w międzyczasie się stały, by nie obciążać go dodatkowo, tak. nie, 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 mamy, nie mamy zamiaru mu tego nie powiedzieć, tylko przesuwamy to w czasie, aż jego stan zdrowia trochę się poprawił. Ciekawe, nie wiedziałem, mhm. że to jest nawet na to procedura. To się nazywa tak. przywilej terapeutyczny. Tak. Mhm. Niestety, parę dni później mhm. zmarł drugi jego rodzic. Również na COVID. Mhm. I następne parę dni później e, zmarł jego brat. Mhm. I w momencie, gdy facet był wybudzany ze śpiączki, powiedzmy mhm. kolokwialnie, ze śpiączki farmakologicznej, czy w zasadzie no po prostu już jego stan się na tyle poprawił, że nie wymagał respiratora. Tak, może ostatnio. Nie wszyscy wiedzą, mhm. dla ciebie to jest oczywiste, że jeżeli pacjent jest pod respiratorem, musi być nieprzytomny. zwiadczony i nieprzytomny, tak. czyli żeby. Pod respiratorem nie można być przytomnym, ze względu tak. na intubowanie. I... To jest bardzo, na, mhm. na, na żywo mhm. i bez znieczulenia, bez wierczenia, in, sama intubacja jest bardzo, byłaby mhm. bardzo traumatycznym przeżyciem, więc tak. Więc tak. E, I kiedy była. Os, ostatnia rzecz, mhm. którą pacjent pamiętał przed, przed koniecznością intubacji, mhm. to było, że ma rodziców i ma brata. Mhm. Następna rzecz, którą się dowiedział po wybudzeniu, Mhm. Oboje rodzice zmarli, brat zmarł mhm. i, i wychodzi ze szpitala już praktycznie nie mając rodziny. Tak, 30 parolatek. Mhm. może, tak, stawia go tu jakoś tam wyżej mhm. e, w kategorii ryzyka, ale 30 parolatek, a nie 80 mhm. parolatek. Tak. Więc to, to były dla mnie rzeczy, e, które niezależnie od tego, że wiem, że choroba mhm. wiąże się z cierpieniem, e, to oglądało mi się. Trudno, I, i mam nadzieję, że, mhm. że uda nam się tak trudnych sytuacji na taką skalę, jak oglądaliśmy, to na wiosnę uniknąć. No tak, bo to jak się czułeś, kiedy wiesz, wychodzisz z takiego miejsca no jednak, ponad statystycznie ponad przeciętnie, mhm. często oglądając właśnie zgony spowodowane COVID-em. Wychodzisz i słyszysz, że, że nie ma choroby, że to wszystko wiesz, wielka ściema, że, że, że ci pacjenci umierają nie na to. No bo akurat mhm. umarł 30 nie umarł o tyły 30 latek tylko umarł mhm. jego brat. Więc wiesz, no ciągle takie wiesz, przyczepianie się, że winni jesteśmy. W tym, temu umieraniu, to ciągle też komunikaty, media też podbijały, no, że choroby współtowarzyszące, mhm. ale czy otyłość, czy cukrzyca, no to nie są choroby współtowarzyszące, na które się umiera przynajmniej do jakiegoś poziomu. Nie? Mhm. No bo ten 30 latek ważył powyżej 100 kg, a nie powyżej 300, nie? żeby mhm. to było też przyczyną zgonu. Więc jak się czułeś, wiesz, wychodząc i słysząc taki negacjonizm, jeżeli takie słowa można użyć w tym kontekście. Dla mnie to jest. Staram się o tym nie myśleć, mhm. tak, bo ciężko byłoby funkcjonować, oglądając, oglądając, wiesz, i biorąc do siebie tego rodzaju artykuły, komentarze, posty, jakieś materiały w mediach. Staram się myśleć po prostu, że wiesz, media są mediami. Mhm. Potrzebują e, klikalne tytuły. Ludzie, którzy krzyczą, zawsze są głośniejsi od tych, którzy nie krzyczą, nawet jak jest ich dużo, dużo mniej. Mhm. Staram się brać poprawkę na to, że wszyscy jesteśmy zmęczeni mhm. e, restrykcjami e, niezależnie od tego, czy uważamy, że są uzasadnione czy że uważamy, że cała epidemia to jest wymysł i, i, mhm. i spisek, tak? Ja też przecież jestem zmęczony tym, że nie mogłem pójść na siłownię, że nie mogłem pójść tu czy tam, że nie mogłem zabrać dziewczyny do restauracji, nie mogliśmy pójść do kina, wszędzie musieliśmy chodzić w maseczkach. Ja też jestem tu zmęczony. Też chciałbym, żeby tego nie było. Mhm. Tak? Ale... Ale wiem, że... że no, Musimy po prostu wszyscy razem przez to przebrnąć, bo alternatywą dla tej sytuacji jest coś znacznie, znacznie gorszego. Mhm. Gdzie pacjenci umierają dużo, w dużo większych liczbach, i nie tylko na COVID, mhm. ale na to, że dostali, za, dostali u siebie w domu, i, i karetka nie przyjechała, bo bo nie ma, tak? bo tylu pacjentów naraz jednocześnie wymaga przewiezienia gdzieś z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, że, że po prostu pacjent z zawałem czy z dowolną inną chorobą może nie doczekać tej karetki. Tak? No ale ludzie, którzy negują istnienie pandemii, mhm. to właśnie oni podadzą te same argumenty, czyli śmierć pacjenta z zawałem mhm. jako swój dowód na skandaliczność. Tego, co nazywają pandemią, nie? Mm -hmm. Tak, prześmiewczo i złośliwie. To... Czyli powiedzą, no właśnie, no to ci, którzy mm -hmm. uwierzyli w pandemię, mają krew na rękach tych wszystkich pacjentów, którzy umierają na zawał, albo nie są zdiagnozowani mm -hmm. na czas, kiedy to są inne schorzenia. Wiesz, ludzie chyba sobie po prostu nie uświadamiają, z jaką skalą tutaj jest mamy do czynienia. Po pierwsze. W Polsce możemy mieć relatywnie dużo łóżek szpitalnych w porównaniu mhm. do innych krajów. Z różnych względów historycznych czy, mhm. czy, czy po prostu jakiegoś spadku po, 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 tym, e, po poprzedniej epoce. E, ale sumaryczna liczba łóżek szpitalnych w Polsce, mhm. biorąc pod uwagę, do jakiej skali może urosnąć pandemia mhm. całkowicie niekontrolowana, bez żadnych obostrzeń swobodnie wirus przez rozprzestrzeniający się po społeczeństwie, w żaden sposób niehamowany, to w krótkim czasie po prostu chorzy mogą zarzucić czapkami szpitale. Mhm. W sensie, to są tak wielokrotnie większe liczby potencjalnie chorych pacjentów, mhm. że puszczenie tego bez żadnych restrykcji to, to, to miesiąc prawdopodobnie i i po prostu są dantejskie sceny na ulicach. No to pomóż mi zrozumieć, mhm. skąd się bierze to całe y, od półtora roku takie negowanie, mhm. nie? Y, No na początku roku, na początku, kiedy w 2020 mhm. roku to, to się wydarzyło, to przez pierwsze miesiące, mhm. kiedy te liczby zachorowań były małe, no to ludzie pisali, czy znacie kogoś chorego w swoim otoczeniu. Mhm. Y, nie? Więc to taki najczęstszy mhm. zdroworozsądkowy argument. Ale teraz wiesz, no chyba nie ma osób, które nie miałyby w swoim otoczeniu wiadomości o ofiarach śmiertelnych. Mm -hmm. nie? Więc skąd się bierze ta taki siła negowania tego? Chciałbym to wiedzieć. <laughs> no to jest niezrozumiałe dla mnie zupełnie, nie? Mm -hmm. że, że, że jest jakiś taki. Próg, nie, no to nawet nie jest próg, że jest jakiś taki poziom wiedzenia lepiej, mhm. że, że po prostu jestem zaimpregnowany na jakiekolwiek informacje z zewnątrz. Mhm. Że są ludzie, którzy pracują w szpitalach i, i można pokazać zdjęcia ze szpitali, a ktoś mhm. powie, nie, to są statyści. Mhm. Nie? Mieliście No To statystów? jest bardzo mhm. nie, chciałbym uroczyście oświadczyć, że nie mieliśmy statystów. <laughs> No. Nie, to byli naprawdę ludzie, którzy cierpieli, wielu z nich bardzo. Mhm. Na szczęście, ponieważ to szpital polowy dla lekkich przypadków, to mhm. spora część z nich to byli po prostu pacjenci, tacy, którzy mhm. wymagali szpitala. Tydzień, dwa zdrowieli, wychodzili do domu, mhm. ale była też masa naprawdę cierpiących osób. Nie rozumiem, z czego to się dzieje. Wiem, że to jest problem. Mhm. Tak. Jest coś takiego w ludzkiej psychice, co sprawia, że wiele osób jest skłonnych do takiej drogi na skróty dla lepszego zrozumienia że otoczenia, mhm. którego nie rozumieją, dlaczego to się dzieje, dlaczego takie decyzje, dlaczego jest taka choroba, czy inna choroba. I wybierają drogę na skróty i zaczynają przyjmować jakieś teorie spiskowe. Tak jak wierzyli w spiski o Żydach, w masonach, tak mamy spisek, że pandemii nie ma, a w I szpitalach są statystyki. pozamykać w domach tak. i skrzywdzić i zabrać im ostatnie wolności obywatelskie. Tak, dla mnie to jest, to jest po mm -hmm. prostu niezrozumiałe. Dlaczego i dlaczego na taką skalę? E... To też no wiem, nie jesteś pulmonologiem, więc, mm -hmm. <laughs> więc sorry, życie tak wiesz, mm -hmm. na, na takie spytki biorę, ale nie wiem, czy widziałeś takiego mema, jak patrzy w okno kościotrup, w zasadzie mm -hmm. sam szkielet, i podpis, że w oczekiwaniu na pierwszego pacjenta z grzybicą płuc. No ja nie widziałem jeszcze takiego pacjenta, szczerze mówiąc. No bo to też było, nie? że mm -hmm. od tych maseczek wszyscy dostaniemy grzybicy płuc. Mm -hmm. Trafiają pacjenci z grzybicami płuc do szpitala? Od maseczek? Nie słyszałem o tym. <laughs> nie słyszałem, bo ktokolwiek. Mam jest prawdziwy. Jest prawdziwy. Wiesz, dla mnie to w ogóle jest niezrozumiała kwestia, bo przecież. Z Chociażby ze względów zawodowych, to dla mnie maseczki nie są niczym nowym mm -hmm. i e, niejednokrotnie stoję asystować do operacji w maseczce. E, mm -hmm. I to nie od roku, tylko te maseczki e, chirurdzy używają od zawsze. No ale I, co churzy też... no nie mówię w tak. Co wiesz, dłużej niż <laughs> rok w jednej chodzą. Nie, absolutnie. <laughs> Ale chirurdzy też, niektórzy nie mają najzdrowszego stylu życia, mhm. tak, to są osoby też ze swoimi chorobami i stoją po parę godzin nad stołem operacyjnym w maseczce, często w niewygodnej pozycji, czasem trochę wysiłku fizycznego trzeba mimo noszenia maseczki i, mhm. i nigdy nie słyszałem, by jakiemukolwiek chirurgowi powstał ruch chirurgów zwalczający maseczki. Tak, tak. Chociaż tutaj tak dla uczciwości y, dodam, i to nie jest argument i pożywka mm -hmm. dla antymaseczkowców, tylko taka uczciwość, że mm -hmm. y, znajoma chirurg y, mówi, że to jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Kiedy ona stoi przy mm -hmm. stole operacyjnym kilka godzin, mm -hmm. a kiedy idzie w maseczce, to jednak jest inny rodzaj zmęczenia, i, i rzeczywiście ona rozumie to zmęczenie maseczkami w tym sensie, że, y, że nie porównuje tego, nie? że mm -hmm. kiedy robi tam, nie wiem, kilometr. Mm -hmm. Musi przejść przez miasto ulicami, to to jest bardziej uciążliwe i męczące niż przy, stojąc przy stole operacyjnym. Nie? Oczy, oczywiście, że to nie jest mhm. najwygodniejsza rzecz na świecie. Tak? Mhm. Ty przyjechałeś, przepraszam, bo nie zauważyłem transportem publicznym czy prywatnym? Autem. Autem, a mhm. mimo to miałeś maseczkę. Tak jestem nauczony, że wchodząc do pomieszczeń zamkniętych, to zakładam mhm. maseczkę. Aha, rozumiem. Pojawiły się szczepionki, mhm. na początku długo oczekiwane, a potem gorliwie zwalczane. Mhm. No bo pierwsza fala to też ja na to zwróciłem uwagę, kiedy powiedziałeś o marcu 2020 powiedziałeś, mhm. kiedy przełamałem strach. Bardzo takie uczciwe i szczere. Natomiast prawda jest taka, że w marcu wszyscy się baliśmy. Mhm. Co prawda, nie było zachorowań, te zachorowania były jednostkowe. Pamiętamy pacjenta Zero, zniknął papier toaletowy ze sklepów i mąka i makaron I, i nie było tych zachorowań, natomiast strach był powszechny. Potem nawet ci, którzy byli pierwsi w hojraczeniu mhm. w marcu, wszyscy byli przerażeni, bo były tylko zdjęcia z Wuhan i, mhm. i przerażające relacje z Chin i potem z Włoch. Więc powiedziałeś o tym strachu. Czy ten sam strach towarzyszył, kiedy pojawiły się doniesienia o szczepieniach, te pierwsze? Przed nieznanym? Mhm. Nie, nie. Ja. Ufasz Bikwarmie? No, wychodzi na to, że ufam. Mm -hmm. Wychodzi na to, że ufam e, temu, w jak ogromnym stopniu e, te szczepionki zostały przebadane. E, wydaje mi się, że w miarę rozumiem mechanizm działania. Mm -hmm. Coś tam jeszcze ze szkoły, z lekcji immunologii. Mm -hmm. Czy z mikrobiologii, pamiętam, mm -hmm. nie podejmuje się tłumaczenia e, dokładnie mm -hmm. mechanizmów odporności e, czy mechanizmów działania tej szczepionki, bo chociażby profesor Tomasz mm -hmm. Dzieciątkowski, z który którym ja miałem przywilej mieć e, zajęcia na mikrobiologii na studiach lekarskich, a który obecnie bardzo się angażuje w mediach, e, to jest kompetentna osoba naprawdę do tego, by tłumaczyć, jak szczepionki działają. Ale nie, zdecydowanie wszyscy ja, moje otoczenie, znajomi, rodzina z, z ogromną nadzieją czekaliśmy na, na to, aż te szczepionki, aż pierwszy Pfizer, tak oczywiście, zostanie w Polsce zarejestrowany. Mhm. No ale co powiesz tym, którzy powiedzą, że dwa tygodnie temu znajomy wziął szczepionkę i wczoraj umarł? No bo tak byśmy chcieli, nie? żeby szczepionka była takim. Patentem na nieśmiertelność. Że jak już się zaszczepiłem, to ryzyko śmierci spada do zero. No niestety. No ja jestem szczepionka jest od. 3 chroni, miesięcy tak. i dzisiaj będę jechał z Warszawy do Bydgoszczy. No I statystyki śmiertelności prawo, w wypadkach tak. samochodowych są ciągle dla mnie takie same. Takie same. Na przykładzie tak? No bo mhm. Niektóre z tych Dawaj argumentów przykład. tego ruchu są po prostu czasem tak absurdalnie skonstruowane, że ciężko nawet zacząć, wiesz, rozbieranie tego argumentu na czynniki pierwsze, bo za którą część się nie weźmiesz, to jest dalsze wiele warstw po prostu jakichś mitów czy no to, nawarstwionych jakichś Panie doktorze, fałszyw. wyjaśniamy świat. Poproszę cię, poproszę cię właśnie o takie rozdubywanie mhm. tych mitów, bo ja tylko tak podam przykład, że jest urok głupich teorii, mhm. który ja nie mówię o strachu. Ja nie chcę nikogo obrazić, kto się boi. Mhm. Ja rozumiem, racjona, taki, rozumiem, że strach może być w tym sensie racjonalny, że, że jest jakąś taką egzemplifikacją naszych procesów myślowych w głowie, jakkolwiek to sobie wyobrazimy, i rozumiem nie? rozumiem to, że ktoś się boi pająków, i można powiedzieć, że to jest nieracjonalne. Ale on postępuje w sposób racjonalny ze względu na tą fobię, której nie kontroluje. Rozumiem to, że ktoś się boi latać samolotem. Rozumiem to, że ktoś się boi wsiadać na karuzelę. Nie? Moi znajomi teraz, kiedy dostawaliśmy prezent od naszych przyjaciół urodzinowych razem z Izą, i, i, i osoba, która wręczała, mówi: Kupiliśmy wam prezent skok na bungee i mhm. wybuchli śmiechem, kiedy zobaczyli moją minę. Nie? Więc ja na przykład. Się... Nie przyjąłbym takiego prezentu. Nie? Ja już od mhm. razu miałem, no kurczę, będzie niezgrabnie, bo będzie trzeba prezent zwrócić. Nie, nie skoczę mhm. na bungee i się tego nie wstydzę. <laughs> więc, więc wiesz, oni sobie zażartowali, a potem mówią, że zobaczenie tej miny było bezcenne. Nie? Jak i za. O, a ja! <laughs> w ten sposób zareagowaliśmy. Więc ja rozumiem, że różnych rzeczy się boimy. Natomiast potem są do tego dorabiane teorie, które na pierwszy rzut oka brzmią racjonalnie. Ja podam zupełnie mhm. z innej dziedziny. Płaskoziemców, mhm. aż po prostu to no nawet jest żenujące mówić, no ale gdzieś trzeba ten świat objaśniać sobie. Że Ziemia się kręci z prędkością, i ja już tam nie pamiętam, ale to, to tam idzie w tysiące chyba kilometrów na godzinę, ten punkt na równiku się kręci, mhm. ale nawet niech on ma prędkość 300 km na godzinę. I on mówi, jak siedzisz na karuzeli. To karuzela kręci się dużo wolniej, a siła odśrodkowa cię wypycha, że ten łańcuch na karuzeli łańcuchowej cię trzyma, ale się napina. Gdyby ten łańcuch zerwać, to byś wystrzelił. Mhm. Jeżeli Ziemia się kręci kilkaset razy szybciej niż karuzela mówią mhm. płaskoziemcy a nie jesteśmy przypięci do Ziemi łańcuchami, to siła ośrodkowa powinna nas wyrzucić w kosmos, żebyśmy latali jak fajerwerki. Aczkolwiek ten oka... argument ma nieco racji, mm -hmm. bo z tej samej siły ośrodkowej Ziemia nie jest idealnie... Kulą. Jest nieco spłaszczona na biegunach i wybrzuszona na równiku. Słowo spłaszczona jest aż niebezpieczne, bo to teraz, jak bardzo je, jak ją spłaszczymy do naleśnika, to płaskoziemcy będą triumfować. To nie jest aż takie spłaszczenie. To nie. jest taka leciutko tak. naciśnięta piłeczka. Delikatnie. Ale, ale wiesz, ale, ale tak, to w tym sensie rzeczywiście ta siła środkowa rozciąga Ziemię na równiku. Ale wiesz, no, jak ktoś pierwszy raz słyszy i nie uważał na lekcjach fizyki w szkole podstawowej, nawet nie w średniej, tylko w podstawowej, to mówi: No, rzeczywiście, to powinna nas ta siła pośrodkowa co najmniej tak bardzo jak z karuzeli powyrzucać. Natomiast wzór na siłę środkową, że ta prędkość, ona jest pomnożona przez pozostałe składowe tego równika, jest podzielona na r kwadrat. I teraz promień karuzeli ma raptem, nie wiem, 5 metrów, 10 metrów, 15 metrów, jak to jakiś wielki diabelski młyn, no a promień Ziemi jest gigantyczny, więc jeżeli podzielimy przez promień Ziemi do kwadratu tę siłę środkową, to jak wielka by nie była prędkość Ziemi, to w porównaniu z karuzelą to co są już kilka tysięcy razy większe liczby. Dlatego ta siła jest tak nieistotna i nas nie wyrzuca, ale to wystarczy przypomnieć sobie, nie wiem, siódmą klasę, czy dawnego gimnazjum, bo to w podstawówce chyba w twoim pokoleniu nie było fizyki. Dopiero w gimnazjum. Chyba tak. Te, te tak. wzory. Ale wystarczy sobie no, z edukacji podstawowej, czy, mhm. czy, czy, czy ze szkoły podstawowej, czy z gimnazjum, czyli z edukacji podstawowej, wystarczy sobie przypomnieć wzór na siłę środkową, i nagle widzimy, że argument jest chybiony. Ale w pierwszym rzucie, kiedy brakuje tych elementarnych podstaw, to człowiek myśli, no rzeczywiście. no. Ziemia nie może się tak szybko kręcić, bo by nas powyrzucało. Yy, więc wszędzie jest taki pozór i bazowanie na naszej ignorancji. Więc teraz śmiało wyjaśnij nam, co, jak, skąd po prostu te pseudoracjonalne teorie, dlaczego one cię nie przekonują. To wracając do tego, co się może stać po szczepieniu. To na przykładzie. W Polsce na około 100 tysięcy. Mhm. bodajże 100 tysięcy osób, mamy około 230, między 220 a 240 zawałów, mhm. tak, co roku. Na, ile... na każde 100 tysięcy tak, osób? Tak. Mhm. Na ile, ile tych zawałów na 100 tysięcy zaszczepionych powinno przypadać? Mhm. Jeżeli zaszczepi się połowa, nie. to 150... Mamy 100 tysięcy niezaszczepionych, uh -huh. tak? no bo przed, uh -huh. przed grudniem e, 2020 szczepionek na COVID nie było zarejestrowanych uh -huh. i wtedy mieliśmy z, zapadalność na e, ten zawał serca na poziomie 220-240 na 100 tysięcy, w zależności uh -huh. tam od roku. Tak? Gdyby e, wszyscy się zaszczepili, to czy coś się powinno zmienić? No nie Dalej Nadal będzie 240 między 220 a 240, tak? Czyli co półtora dnia ktoś ma zawał w 100tysięcznym mieście. Tak. Szczepienia są na jedną chorobę, nie dają nieśmiertelności, sam o tym wspomniałeś. Mhm. Jednocześnie bardzo ważne jest, żeby w tym okresie pierwszych dwóch tygodni jakikolwiek roztrój zdrowia, bo tak są definiowane niepożądane odczyny poszczepienne, jako do, tylko i wyłącznie kryterium czasowym. Tak? Mhm. Dlatego ludzie się oburzają, że w tych statystykach, które są prowadzone przez i publikowane, bo nikt tego nie ukrywa, przez różne instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, za higienę, za epidemiologię, są publikowane statystyki nop po szczepieniach i mhm. jest na przykład tyle i tyle zgonów. Mhm. Tak? O Boże, szczepionka spowodowała zgon. Mhm. No nie. Czyli, jeżeli w Polsce jest, ja nie pamiętam dziennie uh -huh. chyba 6 tysięcy zgonów, tak, ale to tak. nie, nie jestem pewien tej liczby. Liczbę weźmy uh -huh. zupełnie przykładowo i połowa z nas Załóżmy, się zaszczepi, tak. to co dziennie umrze 3 tysiące niezaszczepionych i 3 tysiące zaszczepionych. zaszczepionych. A biorąc pod uwagę, że seniorzy są szczepieni częściej niż nie seniorzy i też częściej umierają. Dokładnie. To tylko statystyka, mm -hmm. niezależnie czy to by była szczepionka, czy podawana tabletka witaminy C, czy przylepienie plastra bez nie. żadnych substancji tak. aktywnych. To zawsze będzie 4000 tych z tym plastrem tak. i tysiące tych z tym bez, ze względu mhm. tylko na strukturę i demografię. Dokładnie. Czy to, to by nam, była szczepionka, to nam... czy to by było po prostu stryczek w kuchni pielęgniarki? To, to nam wyjaśnia, czemu e, ludzie umierają we mhm. szczepieniach, ale nie dlaczego są takie statystyki. Mhm. Publikowane, zbierane te dane. Mhm. Bo nie jest. Ideą zbierania tych danych, tych niepożądanych odczynów poszczepiennych, że zbieramy wszystko, co jest związane ze szczepieniem, uh -huh. tak? ale ideą tego NOP-u jest to, że on jest tylko i wyłącznie czasowo zdefiniowany. On ma być jak najszerszy. On nie ma być związany przyczynowo-skutkowo. Uh -huh. To ma być absolutnie wszystko, co jest dwa tygodnie po od momentu zaszczepienia. Już nawet nawet hipotetycznie, gdybyś sobie skręcił kostkę, tak, to, mhm. to by był NOP, gdyby to było przyspieszone dwa tygodnie, bo to nie jest po to, by pokazać, że coś ma związek przyczynowo-skutkowy ze szczepieniem. To jest po to, mhm. by zebrać jak najwięcej danych, żeby później badacze mieli materiał źródłowy mhm. i mogli sobie przesiać, co jest faktycznie związane ze szczepieniem. A co nie? A do tego potrzebujemy mieć dane źródłowe, one muszą być jak najszersze, dlatego kryterium NOP-u jest możliwie niezwiązane mm -hmm. przyczynowo-skutkowo ze szczepieniem, a wyłącznie czasowo. Tak. I to mi tłumaczyłeś, to ja teraz pamiętam, mm -hmm. kiedy rozmawialiśmy mm -hmm. po, po, po trzeciej fali. Yy, właśnie na przykładzie, no ja wezmę skręcenia kostki, bo nie pytam, czy gdyby było 100 tysięcy zaszczepionych mm -hmm. i 100 tysięcy niezaszczepionych, i w grupie 100 tysięcy niezaszczepionych, statystyka jest taka, że 20 osób, teraz już strzelam, mm -hmm. skręci kostkę. To tak samo notujemy wśród zaszczepionych, ile tak. osób skręciło kostkę. Jeżeli to jest 20, to nic z tego nie wynika. Że na 100 Dokładnie. tysięcy ludzi 20 osób kręci kostkę, bo skręca kostkę, bo taka jest po mhm. prostu statystyka. Chcesz nie chcesz, mhm. na ciebie padło, musisz. Tak. <laughs> tak. Natomiast gdyby się okazało, że tych, co skręcają kostkę jest 30 albo 10, to wtedy już się warto zastanowić, czy jest jakaś zależność między szczepieniem a, a tą kostką. Nie? Więc jest masa danych, że wśród zaszczepionych tyle i tyle osób zrobiło, tyle i tyle osób zachorowało na to, ale tak naprawdę dokładnie te same liczby są wśród niezaszczepionych, bo taka jest statystyka spadnień z roweru, mhm. potknięć na krawężniku, przewrócenia się o hydrant i skręcenia kostkę nie? z kostki. Tak, tak. dokładnie. No, każdy ma prawo pełne zachorować na dowolną, inną chorobę i, i ulec dowolnemu wypadkowi. Pomimo mm -hmm. zaszczepienia na COVID. Yy, spotkałeś się z takimi przejawami, nie wiem, agresji, złości, innymi niż w internecie. Bo mm -hmm. tak, chyba że w internecie z jakimiś takimi spektakularnymi, nie, ze względu nie. na twój nic, ten taki edukacyjny wysiłek. Nic, nic ponad to, co, co ty no, standardowo można przeczytać na y, stronach y, antyszczepionkowych, w komentarzach, w postach itd. Mhm. Pracuję od stycznia przy Narodowym Programie Szczepień. Mhm. Kwalifikuję do szczepień, no już mogę mieć na koncie... Też na Ochotnika? Mieć... Słucham? Też na Ochotnika? Tak. To jest jakiś tak. taki nadgorliwy jesteś tutaj. No, Opłaca no, Ciebie kwarma jak nic. Na stadion bardzo... się zgłosił, do szczepień się zgłosił. Też na stadionie przez jakiś czas kwalifikowałem do szczepień mhm. w tym dużym punkcie. Teraz już w różnych miejscach kwalifikuje. I powiem ci, że, że nie. Ale myślę, że to się będzie zmieniać. Bo już miałem kilka osób w gabinecie przy kwalifikacji, które coś tam przebąkiwały, że one w to nie wierzą, albo pan mi tu zdyskwalifikuje mnie ze szczepienia, bo pracodawca kazał tutaj przyjrzeć się zaszczepić. A ja w to wszystko nie wierzę, to, to ściema, pan też wie, że to ściema i ten. No pana zakończyło. Podejmujesz rozmowę, czy. Aha. Wiesz co, staram się wytłumaczyć na tyle, na ile mogę. No bo jak nie ja, to kto? Mhm. Tak jeśli ode mnie nie usłyszy, albo usłyszę ruknięcie, mhm, dobra. To, to ja dla mnie to będzie mruknięcie na odczepnego, a dla tej osoby będzie to walidacja jego wierzeń. No, nawet doktor mi powiedział, żeby się nie szczepić. <noise> nie? Więc je, no, bardzo. Tak to ładnie nazwałeś tak. walidacja jego wierzeń. Tak. Taki, wiesz, do, w tak. w sensie dowód społeczny, tak? A tu już w ogóle dowód, z, powiedzmy, z jakiegoś tam autorytetu, tak? Tak, powiedziałem i mhm. lekarz nie zaprzeczył, nie? że tak. rzeczywiście. Ale pewnie tam jest, zabraniają mu powiedzieć że To zły wprost, był, że dostał tak. jednak zakwalifikowanie na szczepienia? Inni są pacjenci w internecie, inni są w poczekalni, inni są w gabinecie, tak? To niestety jest no, taka to rzeczywistość, prawda. tak? W poczekalni krzyczą czasem, że to te szczepienia, a wchodzą i, i są spokojni i pokornieją, tak? No. Ja bym sobie z nim chętnie podyskutował, ale już są... W nim nie, nie ma tak, tej woli. Tak, wali. doktorze, tak, przepraszamy. W sensie, tak, oczywiście. Więc starałem się mu tam wytłumaczyć na tyle, na ile mogłem. No, tak, jak, tak jak za każdym razem, jak wyczuję, że ktoś ma coś tam, jakieś obawy przed szczepieniem, mhm. czegoś nie rozumie, no bo ludzie mają pełne prawo nie rozumieć, jak działa szczepionka. Nie wiedzieć, czy warto się szczepić, zastanawiać się, jakie są działania niepożądane. No i od kogo mają uzyskać odpowiedź na to? Jak nie ode mnie, gdybym ja im tego nie powiedział? Zaczną szukać gdzieś indziej i zawsze staram się na tyle, na ile mogę, jakimś prostym językiem wytłumaczyć to. I na tyle, na ile mam czasu, biorąc pod uwagę tłum w poczekalni, który czeka na kwalifikacje. No rozumiem, że przyszedł ktoś z zastrzeżeniami, komu mm -hmm. pracodawca kazał się zaszczepić. A po co przychodzi ktoś z zastrzeżeniami, jak nie ma żadnego przymusu? Bo chce wyjechać za granicę. To jest, okazuje się, taki motywator, że po prostu mm -hmm. jak idzie ta szczepionka jednodawkowa, Mm -hmm. Produkcji Johnson Johnson, czy w zasadzie Jansen, to nie ma dnia, żebym nie słyszał, że ja tu jestem po to, bo chcę wyjechać za granicę i mnie zmuszają, mm -hmm. żebym się zaszczepił. Tak? No tak. I myślę, że tak jak teraz już wydaje mi się, że prawie każdy, kto chciał się zaszczepić, mm -hmm. to, to się zaszczepił. Zostali ci, co nie chce im się iść na szczepienie, jest. Niewygodnie, bo to trzeba się zapisać i tak dalej. Tu upatruję ogromne szanse w tych punktach szczepień, w galeriach, na placach, w różnych miejscach publicznych po drodze. Czyli myślisz, że są takie z Twojego podwórka przesłanki, żeby myśleć, że ludzie się nie szczepią z takiego lenistwa zwykłego? Z tego, co słyszę od. Bo mi się wydaje, że to jest tak elektryzujący znajomych. temat, że ludzie, wiesz, albo się chcieli zaszczepić, albo nie chcieli, a nie, że tak, że im się nie chciało, nie? Nie chcę im się, trochę się nie znają, słyszą mm -hmm. różne opinie, nie mają jakiegoś skrystalizowanego swojego stanowiska, ale że póki co się nigdzie nie wybierają, to, to im się nie chce zapisać, bo to jednak trzeba się gdzieś zarejestrować, uh -huh. przyjść na jakąś godzinę, wystać. I im się nie chce, bo uh -huh. no bo po co? A w galerii przy okazji. Tak, tak. I oni wcale nie są jakoś anty, jakby uh -huh. im to podstawić pod nos, wytłumaczyć, porozmawiać, to się pewnie zaszczepią. Ale na razie nie mają na tyle motywacji, bo nie odczuli wcześniej jakoś, tak? Bo jeśli ktoś nie pracuje w ochronie zdrowia, nie ogląda tych scen w szpitalach, nie widzi ludzi cierpiących, to, to może sobie nie uświadamiać, z czym mamy do czynienia i, i tu w zasadzie te wszystkie lockdowny i restrykcje, Obostrzenia są trochę ofiarą własnego sukcesu, tak? Bo jakby puścić mhm. to na żywioł, tak. ludzie by zaczęli padać, po prostu, umierać na ulicach w domach masowo, mhm. to ludzie by zobaczyli, yy, z czym mamy do czynienia. Tak? To jest, bo to, to jest choroba zakaźna. To nie jest jak. Jest 11 tak. sierpnia. Tak. Od dwóch miesięcy, od półtora wszystkie restrykcje są zluzowane. Mhm. I nie ma wielkiego skoku zachorowań. Mhm. Przeciwnicy, albo ci zwolennicy, że to jest pandemia, triumfują. Wiesz, ja nie no, jestem. wyjdźmy na nasze nie miasta, nie? Nie jestem statystykiem, nie jestem epidemiologiem. Mhm. Nie umiem wymienić sobie wszystkich składowych, które zwiększają się na pewno. Na pewno mhm. dłuższy czas przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, tak? Czy mhm. w zasadzie teraz w lato krótszy czas przebywania no w zamkniętych tak. pomieszczeniach? Tak? W zasadzie wszyscy jak wyjdziemy na miasto, to jeszcze się tak ze sobą nie postykamy, jak kiedy tak. dzieci były w szkole. I nie w takim stężeniu tych powiedzmy tak, mhm. kropelek w powietrzu, jeśli no tak. zakładając, że przenosi się drogą kropelkową, tak to czy jak już wiemy, że przynosi się drogą kropelkową, to, no to po prostu się rzeczy w zamkniętym, średnio wentylowanym pomieszczeniu, będzie więcej tego w powietrzu, jak się mhm. zbierzemy i nachuchamy wszyscy tym razem. Nie? No, no tak, jak to, będzie, wiesz, jak to się pojawi w sieci, to możemy być w szczycie czwartej fali, mhm. może i nie być, bo to też są różne sposoby myślenia, czy ktoś nas nią straszy, czy ona rzeczywiście może się pojawić. Nie? Myślę, że jest nieuchronna i. Tak? Tak. Myślę, że czwarta fala jest nieuchronna. Mhm. I, ale to wiesz, to... Wierzę po prostu specjalistom od tego, mhm. od modelowania y, pandemii, bo nie lekarze są od mhm. przewidywania, czy będzie wzrost, czy będzie spadek. Nawet jakbyśmy, wielu lekarzy tak jest często pytanych w mediach tych medialnych, czy to mm -hmm. jest profesor Simon z Wrocławia, czy, czy inni, czy Grzesiowski mm. z Warszawy, jak będzie, czy będzie ta fala, czy nie będzie tej fali, to. Chyba, że lekarz ma jakąś podspecjalizację ze zdrowia publicznego czy z epidemiologii, no to nie jest jego... Nie, nie my mamy te narzędzia. Te narzędzia mają właśnie epidemiolodzy, matematycy. To uh -huh. Tworzy się specjalne modele przewidujące, czy na Uniwersytecie Warszawskim, czy w innych uh -huh. ośrodkach akademickich. E, oni odpowiedzą na pytanie, czy będzie czwarta fala. Powiedzieli, że będzie. Uh -huh. e, poziom wiarygodności mają wysoki. Więc mogę tylko za nimi powtórzyć, że będzie czwarta fala. I patrząc na to, jak się sytuacja rozwija, że jest wariant delta, który jest mhm. dużo bardziej zakaźny od wcześniejszych, to jak najbardziej jest to dla mnie wiarygodne, że czwarta fala będzie. No, tak, wiesz, Myślę sobie o tym, że tak już rozmawiając, wiesz, sami myślimy, że argumenty. Które się ścierają, warte są dyskusji, warte są podjęcia. Czasami one są tak kosmiczne, że nagle się okazuje, że twój rozmówca nie jest. Mam nadzieję, że osoby, które to słuchają, dobrze to zrozumieją, ale nagle się okazuje, że twój rozmówca nie jest partnerem do dyskusji, dlatego że nie ma żadnej płaszczyzny porozumienia. Mhm. Na przykład ja spotkałem kobietę, która z przekonaniem mówi, że jak była na wymazie, mhm. wszczepiono jej czycipy. Mhm i pokazuje policzek, wnętrze policzka że zrobiła zdjęcie i na tym zdjęciu widać trzy, wiesz, takie jasne piksele. Mm -hmm. yy, no i, <laughs> i powiem Tobie, że ja dla porównania, ja nie byłem na wymazie, nigdy. Więc nie? Nie, 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 okay. nie było potrzeby. Mm -hmm. yy, więc yy, chyba nie było potrzeby. Mm -hmm. yy, więc y, nigdy nie byłem, ale więc nie było tego ryzyka, że ktoś mi wszczepi chip na, podczas wymazu. A zrobiłem sobie zdjęcie, tak wiesz, aparatem środka jamy ustnej. No i ponieważ tam jest mokro i są jakieś kropielki, śliny i tak dalej, to ja co prawda nie trzy, ale dwa jasne takie, wiesz, mam rozbłyski może na nie policzku. Pamiętasz tego. Więc mam dwa piksele, dwa, dwa, dwa chipy marze. wszczepione, chociaż nie, miało, nie było okazji, ale może nie pamiętam. No, może masz rację, nie? Tylko tak wiesz. Cały czas myślę o tym, że mówisz, że warto mówić, mm -hmm. ze względu na tych, którzy może niekoniecznie piszą mądre rzeczy, ale ludzie to czytają i myślą, że właśnie ich wierzenia zostały zwalidowane, mm -hmm. <głos》>, czasami milczeniem. A ja sobie myślę, no kurczę, czy warto rozmawiać z kimś, komu wszczepiono czy chipy, nie? Czy nie powinna być taka odpowiedź? Mi tego pytania nikt nie zadaje, ale do ciebie może ktoś przyjść mm -hmm. i powiedzieć, panie doktorze, tu wszczepiono mi trzy czipy, czy, czy nie? Jest wtedy dobrze powiedzieć... No rzeczywiście, to bardzo mi przykro, natomiast wiesz, no bo ktoś cierpi, no, bo to już jest jakieś też zaburzenie takie percepcji rzeczywistości, które ociera się o, o, o chorobę, nie? Że, że ono już jest niebezpieczne z zagrożeniem dla tej osoby, która tak uważa. Czy wtedy nie lepiej już powiedzieć uwolnić kogoś od tego ciężaru, no bo on żyje z przekonaniem, że mu tam w czasie wymazów szczepiono te chipy, i świat się nim steruje teraz. Czy nie lepiej uwolnić go od tego ciężaru, być aserowany, powiedzieć wypełnicony, no, ale na przykład, jak będzie pani to smarować czostkiem albo masłem, to po dwóch tygodniach tam się uszkodzą układy stalone i te chipy przestaną działać, więc proszę tam regularnie smarować. Cii, nikomu nie mówić. No, jak... no, ja na szczęście nigdy nie byłem tak aż, aż tak absurdalną sytuacją skonfrontowany w gabinecie. Mhm. Byłem, Bo w tak, tak jak, oczywiście, ale to już jest. To już jest taki poziom abstrakcji, że już nawet nie wiem co po prostu, jak dotrzeć do tego człowieka, bo od czego no. zacząć, tak? Czy, że to nie w lewe, a w prawy te chipy miały być szczepiane, że ktoś, no, bubla pan dostał, tak? Nie w ten policzek <grym> szczepili. <grym> czy, czy, że nie, nie tu, tylko, że to nie są chipy, no, to, to no. już wiesz, jest zbyt wysoki poziom abstrakcji dla mnie. A aczkolwiek, pewnie musimy się ugryźć w język, gdyby ktoś przyszedł do mnie do gabinetu. Z chipem. Z chipem. Czy może tak. pan mi to wyjąć? Tak, tak, tak. Mm -hmm. Czy może bym zapisał po prostu takie. ma pan tu takie smarowidło z apteki trzy razy dziennie i za tydzień do kontroli? <noise> no, nie, no bo to, to wiesz, bo to, no co zrobić, nie? No, w takim mm -hmm. świecie żyjemy, tylko że czasami zanim ktoś się zdemaskuje, to. Wypowiada swoje tezy, wiesz, z miną eksperta, nie? Mhm. Więc się produkuje, przekonuje. A dopiero potem w dziesiątej wymianie zdań się okazuje, że to jest zaczipowany w czasie wymazu. O, i tak, tak. Ale to, to jest ogólnie taka specyfika z takich pacjentów psychiatrycznych po prostu, że można rozmawiać, rozmawiać i on jakby. Dopiero w którejś minucie rozmowy zaczyna się odsłaniać i, i wypowiadać takie właśnie treści urojeniowe. Tak? Mhm. Nie, nie pokazuje tego na początku, dopiero przy dłuższej rozmowie. Tak? Mhm. No, to z takimi pacjentami rozmawiałem i to były różnego rodzaju treści. Tak? No to, to już jest po prostu pacjent, to byli akurat pacjenci psychiatryczni, po prostu już ze, ze zdiagnozowaną chorobą. Jakie jeszcze najczęściej się spotkałeś yy, argumenty albo dziwne dziwności, dziwności wokół szczepionkowe. Właśnie wiesz, no, nie prowadzę statystyk, co jest <zyskujesz> najczęstsze. <gryw> to najdziwniejsze. Teorie. Wiesz, są różne teorie, że technologia jest nieprzypadana. Tak, są mhm. różne teorie, że o to białko kolca, coś tam, coś tam się odkłada, czy tu, a po co to białko kolca? Mhm. E, no, ja nie winię ludzi, że mhm. nie rozumieją, z czego to wynika e, i jak ta szczepionka działa. Mogę im zawsze tylko starać się wyjaśnić, że no słuchajcie, to nie jest tak, mhm. że ta szczepionka wzięła się znikąd wiemy, że od pomysły w ogóle na, na taki rodzaj szczepionki były od kilkudziesięciu lat i upatrywało się w nich nadziei na rewolucję w szczepionkach. Mm -hmm. Mogę im tłumaczyć już wchodząc bardziej na taki poziom, schodząc na poziom molekularny, że dlaczego to białko kolca jest akurat tak zakodowane, a nie jest po prostu tam wsadzone. Bo to był akurat duży problem przy projektowaniu z tych szczepionek. Białko mm -hmm. kolca, pewnie się orientujesz, co to jest. Nie, to. nie wiem. Nie? To jest akurat. E, szczepionka działa tak, że e, akurat ta szczepionka, mm -hmm. bo są też na różne choroby, są różne rodzaje szczepionek. Tu nie masz całego wirusa, masz mm -hmm. jakiś jego charakterystyczny element. Tak, jakbyś powiedzmy miał. Gangstera na ulicy, który ma charakterystyczną szramę na policzku, mhm. to zamiast opisywać całego gangstera, opisujesz tę jedną charakterystyczną szramę i uczysz, robisz portret pamięciowy, że po tym go rozpoznacie. Mhm. Tak? I tak działa ta szczepionka. Jest to białko kolca, to ono jest w otoczce tego wirusa, służy, pomaga wirusowi wejść do komórki i tak dalej, tak dalej. Jest bardzo charakterystyczne dla niego. Mhm. I na tyle charakterystyczne, że Taki typowy wygląd tego wirusa spowodowany właśnie tym białkiem kolca dookoła, mhm. dał nazwę całym tym wirusom, czyli koronawirusy. Mhm. Ta korona, ich wygląd przypominając, jakby miały koronę, pochodzi właśnie od tego białka kolca. Problem jest taki, że jak wyjmiesz to białko kolca z wirusa, to ono jest bardzo niestabilne I jest duży problem, bo ono od razu się chce rozpadać. Mhm. Tak? No i powstał problem, jak zrobić szczepionkę z tym białkiem kolca, które jednocześnie się rozpada. A potrzebujemy, żeby ono wyglądało tak, jak, ta, tak jak wygląda w rzeczywistości, mhm. żeby nasz układ odpornościowy się nauczył je rozpoznawać. No i wpadli na pomysł, że można skorzystać z tych prac nad szczepionkami. Przecież był pierwszy SARS-CoV-1 mhm. na początku lat 2000. Później w Azji, tej Middle East, tak, tej naszej bliskiej Azji i środkowej mhm. Azji, były przypadki MERS-u. Też choroby spowodowanej koronawirusami. Od tamtych czasów badacze sobie prowadzą na spokojnie, bez żadnej presji badania nad właśnie tymi szczepionkami MRNA. No i możemy wykorzystać to, skoro i tak mamy tutaj już mhm. pewien zrąb, pewien fundament, bazę do, do prac. I po prostu w tym MRNA, czyli tym jakby takim szkicu, mhm. zapiszemy, jak to białko wygląda. A z, ten szkic umieścimy w szczepionce, mhm. i po to jak przyjmiemy zastrzyk, to w, w naszym ramieniu, tam gdzie ta szczepionka została yy, wstrzyknięta, szkic jest przelewany do rzeczywistości, i tam to białko kolca się, je, nasze komórki własne je tworzą. Tak? Mhm. Poziom, pomysł genialny w swojej prostocie. Nie wymaga specjalnie jakichś żadnych substancji dodatkowych. Wydaje mi się, że lista składników, które wchodzą w skład tej szczepionki, jest najkrótszą listą chyba ze wszystkich szczepionek na rynku, bo tam jest mhm. mRNA, tłuszczowa otoczka, trochę soli i coś tam jeszcze. Tak. Nie Oj. ma konserwantów, wymaga to utrzymywania mhm. przez to w niskiej temperaturze, ale. Poziom, pomysł jest naprawdę fantastycznie prosty. No i jeszcze czipy, tak. o których nam nie powiesz. Nie mogę, niestety. <laughs> Dlaczego wtedy boli ramię? Dlatego, że w miejscu no bo... strzyknięcia mhm. jest reakcja zapalna tak? Czy stan mhm. zapalny. I naturalne substancje naszego układu odpornościowego, które tam się wydzielają, żeby wywołać odpowiedź naszego układu odpornościowego, mm -hmm. tak? Na takiej zasadzie, że, hej, jesteśmy tutaj i coś tu się dzieje, halo, wszyscy, którzy słuchacie, proszę tu przybyć, mm -hmm. tak? To Oglądałeś było tego... sobie życie w dzieciństwie? Tak, tak. Bo tak opowiadasz właśnie, że tak wołają i oni tymi statkami w tych żyłach tam jadą. <grym> to tam te, również te substancje czy też inne z nimi związane z tym z, tą odpowiedzią, z tym stanem zapalnym wywołują taki niewielki ból w tym miejscu może być obrzęk to wszystko są składowe stanu zapalnego także to jest zupełnie naturalna sprawa stanu zapalnego czyli to nie wiem tak jak yy, podobna jest reakcja jak ktoś nie wiem mocno by uderzył kastetem w mięsień to czy, czy tam jest być... z zerwania mięśni stan, czy stan zapalny, mhm, to, to jest taki ogólny zespół, taki bardzo, mówiąc tak, kolokwialnie, bardzo prostych reakcji naszego organizmu, mhm. które mogą występować miejscowo bądź ogólnie, które służą czy sprzyjają temu, żeby układ odpornościowy sobie pracował mhm. w, wydajnie i efektywnie walczył z danym czynnikiem, który zidentyfikuje kobc. Nie masz wrażenia, że jako społeczeństwo jesteśmy bardziej podatni albo, bardziej, albo podatni na dziwne teorie, typu właśnie płaska ziemia, chipy w policzku, czy, czy co tam jeszcze sobie wymyślimy, niż byliśmy 20 albo 30 lat temu? Nie wiem, za młody jesteś, może, żeby oceniać. Wiesz, no, widzę na pewno taki wzrost w ostatniej dekadzie, co najmniej. Uh -huh. I jeśli pytasz mnie o prywatną opinię, uh -huh. no. to, to po prostu ludzie zamykają się w swoich bańkach. To jest jedna rzecz. A moja prywatna opinia jest też taka, że jest zdecydowanie dużym problemem jakaś, uh -huh. wiesz, erozja zaufania do lekarzy. Mhm. Która wynika z bardzo wielu różnych czynników, ale no, pacjent nie musi wiedzieć, jak mhm. działa dana choroba. Tak jak ja nie muszę wiedzieć, jak się buduje mosty. Tak? Wjeżdżam mhm. na most i ufam, że ktoś to zaprojektował, zbudował i że to działa. Mhm. I nie podważam jego kompetencji, bo jest dla mnie autorytetem. Mhm. Tak? Niestety, w drugą stronę powiem stronę lekarzy, mhm. to bardzo często nie działa. Po drugie, wiele z tych teorii bazuje na strachu. Tak? Mhm. Strach jest czymś tak pierwotnym, czymś tak po prostu głęboko zapuszczającym macki wiesz, w nasze mhm. w nas, w nasze postrzeganie świata, że bardzo łatwo jest strach zaszczepić, powiedzieć, mhm. że szczepionka nam szkodzi, Wiesz, a nie wiemy, jak to działa. Mhm. A bardzo trudno to potem wyplenić. Tak? No. no, ja rozumiem, wiesz, bo na przykład nie ma. Ja przynajmniej jestem z pokolenia, mhm. gdzie nie ma edukacji ekonomicznej. E, I rozumiem podatność na takie e, teorie pandemiczne mhm. e, na zasadzie, że ktoś tam chce, wiesz, cały świat wpędzić w kryzys. Mhm. Tylko wiedząc, jak teoria ekonomii opisuje życie gospodarcze, trudno mi sobie wyobrazić tego kok ktoś, który na tym korzysta. Mhm. Czyli ludzie przez wiesz, dziesiątki lat korporacje rozwijają biznesy, akumulują kapitał, zdobywają przewagę, konkurują między mhm. sobą kraje, i nagle jednego dnia jest wiesz, taki z kreskówek, bo zawsze w tych kreskówkach takich pojawia się ktoś, kto chce rządzić światem mhm. i w jakimś siedzi w zamkniętym pomieszczeniu, Najczęściej jest rysowany, tak wiesz, z tyłu tylko z fotela wystaje mu głowa. <laughs> nie? I, i, wiesz, I ludzie to przenoszą na do, dorosłe życie gospodarcze. Ja patrzę na kryzys gospodarczy, w, w obliczu którego stoimy, wywołany tym kryzysem. Mhm. I no, z tego co wiem z teorii ekonomii, nie umiem sobie wyobrazić tego ktosia, mhm. który na tym korzysta i, i wygrywa, oprócz jakichś takich bzdurnych wyjaśnień. Natomiast myślę sobie, że okej, okay, no to w moim pokoleniu wiem, że, że ludzie nie wiedzą, co to jest oligopol, konkurencja doskonała, bla bla bla, bla bla bla, te wszystkie y, poglądy na życie gospodarcze nie muszą być oczywiste. Ale od czwartej klasy szkoły podstawowej w tym takim tradycyjnym modelu edukacyjnym, y, dla mnie tradycyjnym, czyli tym, który przeszedłem ja i teraz, który po tej reformie znowu wrócił. No, są lekcje biologii, są lekcje geografii. Dzieci się uczą obsługiwania globusa, uczą się na biologii, że jest DNA, RNA, jest je leukocyty, hemoglobina i tak dalej. No wiesz, no, jakąś podstawową wiedzę z nauk przyrodniczych dostajemy. Uczymy się właśnie siły odśrodkowej z fizyki, żeby wiedzieć, dlaczego spadamy z karuzeli, a nie wypycha nas z równika. Nie mówiąc o tym, jak ile lżejsi powinniśmy być na równiku niż na biegunie. Prawda? Jeżeli rzeczywiście ta siła miałaby tak działać na nas, jak na karuzeli, i wiesz, i mamy to takie niezbędne minimum z, z, z tej geografii. Uczymy się na geografii określać współrzędne geograficzne, więc te południki, równoleżniki, każdy z grubsza kojarzy, no bo sprawdzian w 4, piątej, 6, 7, 8 klasie zdał. I nagle mam 30, 40, 50 lat, i jakby wszystko wiesz, krew w piach, albo rozczaskać to ten. Zostaję płaskoziemcą, bo nie kumam tego. Wiesz, wyobraź sobie, że chcesz iść do sklepu i ktoś tobie mówi, że nie możesz, bo, bo COVID, tak? Mhm. No i teraz stawiasz się w roli takiego edukatora i próbujesz mhm. takiej osobie wytłumaczyć, że. No słuchaj, te restrykcje są po to, bo chcemy wypłaszczać krzywą, bo chodzi o to, by rozłożyć liczbę mhm. zachorowań w czasie, bo mhm. przepustowość naszych szpitali, mamy 150 tysięcy łóżek, z czego możemy uwolnić 20, a no, ewentualnie no 10, jak dobrze pójdzie 20, mamy 40 milionów pacjentów, no i chcemy nie dopuścić do piku zachorowań, tylko spłaszczyć to i tak dalej, i tak dalej. No mhm. to... Przeciętny obywatel usiądzie i to jest jakiś bełkot, ja nic z tego nie rozumiem, tak? a tutaj mu się sprzedaje jakąś taką o, łatwą w zrozumieniu teorię. Chcą cię zamknąć w tak. domu. Chcą cię zamknąć w domu. I to no. wystarczy. Tak. A Link ci zada sobie pytanie, kurczę, no, Ale jeszcze, kto? Kto jeszcze niedawno przez Oni chcą 100 cię lat dom. potrzebowali mojej no. pracy. Potrzebowali, żebym nie wiem, w tej kuźni te podkowy robił, albo mój dziadek teraz ja miałem dokręcać koła w warsztacie samochodowym i tak dalej. Było to potrzebne, a teraz tego nie chcą i mówią, że mam siedzieć w chałupie na czterech literach i, i nie chodzić do pracy. No, że to się nie składa, mhm. nie? Co się zmieniło w świecie, że zawsze chcieli, że zmuszali mnie, żebym już od szóstej najchętniej chętniej do mhm. po 16 godzin zajwanią w robocie, a teraz chcą, żebym siedział w domu. No to jest. Powiedziałeś o erozji do lekarzy, zau tak. erozji zaufania do lekarzy i powiedziałeś, że jest kilka czynników. E jakie to są czynniki tej erozji zaufania? To jest, wiesz, dyskusja na całe godziny, z czego to wynika, ale... No. ale... Making ja na long story short. E Czyli, wiesz, tak jakby y się y udało zagęścić. Nie, moim zdaniem to jest, wiesz, po prostu pochodna tego, jak obecnie wygląda... System ochrony zdrowia w Polsce. Tak. Mhm. Jak skrajnie na krawędzi upadku lecimy po prostu od roku. Mhm. Zamykając kolejne oddziały, ludzie nie mogą się dostać do lekarza. Mhm. I wiesz, niewielokrotnie czytam opinie w internecie, także to, to ci lekarze są winni tego, że tam są kolejki i nie mogą się do nich dostać. Lekarze są przepracowani, pracują, biorą po kilka etatów, bez tego, gdyby tego nie robili. Tak? Mhm. A są oczywiście do tego finansowo zachęcani, tak? bo to się opłaca, ale gdyby się ograniczyli do jednego etatu, to, to, mhm. to nawet ciężko sobie szacować, ile oddziałów, czy ile przychodni musiałoby w ogóle zamknąć swoją działalność. Mhm. To przepracowanie po powoduje, że są często nieuprzejmi. Tak. Mhm. Często też w gabinecie pacjenci, jak już się dostaną, no to próbują wymusić to, czy tamto, czy te badania, czy skierowanie tutaj. Co jeszcze potęguje to, że lekarz często na dzień dobry jest nastawiony z rezerwą, czy, czy z dystansem, tak? bo mhm. jest nauczony, że ktoś wchodząc do niego do gabinetu, będzie chciał na niej coś wymusić, żeby uzyskać jakąś dodatkową korzyść żeby gdzieś tam jeszcze przyoszczędzić, bo panie doktorze, bo musiałabym za to zapłacić w prywacie, pan mi wypisze skierowanie mhm. tu czy tam. Tak? I, i w dużej mierze za to odpowiedzialność mogą też ponosić faktycznie lekarze, za, mhm. za to, że ich obciążenie pracą, ich przemęczenie, ciągłe też Codziennie jakieś e, pretensje od ludzi, którzy chcieliby coś dostać szybciej, ale przecież nie z winy lekarza czekają w tej kolejce, powodują, że z czasem stają się na dzień dobry, trochę bardziej oskli. A częściowo jest to dla mnie całkowitą zagadką, z czego ta erozja zaufania do lekarzy wygląda. Czy to są szerzące się, to jest fenomen dzisiejszych czasów, teorie antyszczepionkowe, mhm. fenomen takich osób jak ziemba ludzi, którzy wolą zaufać. Wiesz, to jest, nic. ja upewnię się, ten pan od witaminy lewoskrętnej? Tak, od, mhm. od witaminy C, od restrukturyzatora wody, przepraszam jak zabrzmię jak osoba niekompetentna, ale nie, znasz się nie, nie wiem jak Takie... się strukturyzuje wodę. Tak, to pomaga. <noise> ja miałem znajomego, co mówił, mm. że jest coś takiego jak pamięć wody mm -hmm. i mówi, że jak na przykład ona jest tak w tym garnku i on wypijesz, to potem w brzuchu ona odtwarza ten kształt. Mm -hmm. Słyszałeś to? Bo tak przyj, dla mnie to jest taki kosmos, a ty tak spokojnie przywtarzasz. <noise> Słyszałeś to też kiedyś już? Pamięć wody bodajże jest z homeopatii i... Mm -hmm. Twórca tej, tego całego ruchu medycyny alternatywnej, jaką jest homeopatia, właśnie on chyba wymyślił pamięć wody, ale tam trochę inaczej to działało. Tak, bo to on mówi, no. znajomy to mówił tak dla zgrywu. Mm -hmm. tak, 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 tak. Ja wiem, że no. ta homeopatyczna pamięć wody, coś innego, on tak się zgrywał, że wiesz, taką wymyślił sobie teorię, nie? I dlatego tak się dziwię, że ona już jakoś wiesz, dotarła i się spopularyzowała. Yy, no tak, ale. No jest tego więcej, nie? jest tego więcej i ciężej nam zaufać i te wszystkie rzeczy są takie, mhm. y, wiem co chciałem spytać, y, dziwne, natomiast na to co powiedziałeś, restrukturyzator wody, witamina mhm. C, y, jeszcze teorie wystrzeliwują, umierają, mhm. czyli na przykład, mhm. nie wiem, myślę, że ludzie, którzy 10 lat temu jedli po mhm. y, wiadro witaminy C, oni nie trwają w tym 10 lat, to nie są długoterminowe teorie. Każda z nich ona ma bardzo krótkie życie, nie? czyli nawet jeżeli teraz są fani, witaminy lewoskrętnej, to to mm -hmm. są ludzie, którzy weszli na tą drogę. Ludzie, co to za droga, nie? No. <laughs> Ale weszli w ten wkręt, mm -hmm. rok temu, dwa. Natomiast nie ma ludzi, którzy 20 lat z tym trwają, albo 10. Być może te teorie nie? wiesz. Dlaczego? się weryfikują. Ale swoją właśnie dlaczego nie wyciągamy wniosków z tak częstych falsyfikacji, nie? Mhm. że to po prostu padło, restrukturyzator pada, a my mhm. już tylko zamiast powiedzieć, OK, czyli ten sposób uprawiania nauki jest cały do bani, czekamy na kolejną wymyśloną w ten sam sposób teorię. Nie? To jest dla mnie niepojęte. Że nieważne, ile razy to upadnie. I mhm. tak nie pójdę do tego doktora i nie zrobię tak jak mi każe, tylko będę słuchać kolejnego guru medycyny alternatywnej, bo może, może tym razem się uda. No, to jest niesamowite. Tak, no wiesz, dlatego wiesz, ja teraz zacząłem robić te podcasty, nie? Że, że jednak wiesz, mam szacunek dla, yy, dla nauki, w tym sensie, że nie wierzę, że ludzie poświęcają swoje życie odkrywaniu prawdy. Prawdy o świecie, czy to wiesz, takim fizycznym, czy duchowym, czy jakimkolwiek, ale poświęcają życie prawdy z intencją, żeby okłamać miliony, nie? Raczej mhm. dlatego, że są ciekawi, chcą poznać świat, uczynić go odrobinę lepszym, a nie dlatego, że po prostu wmanewrować w ludzi. Dlatego są te narzędzia wiesz, weryfikacji, sprawdzania, ale znajoma, która... Zrobiłem taki podcast mhm. z, z koleżanką, chciałem powiedzieć dziewczyną, ale to jest pani profesor więc my się znamy z czasów studenckich i, 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 i ze moją znajomą, y, z kobietą, która jest profesorem astronomii, ona mówi, że do niej, do obserwatorium wiesz, no, ludzie piszą, publikują, badają, Aha. angażują w to miliony. Napiszą ludzie listy, że wszystko, czego nauczają, jest złe. Jak oni chcą wiedzieć, jak świat jest skonstruowany, to mogą zaprosić na wykład i on chętnie nauczy. Rozumiesz? Całkiem serio. Też jako miałem osobę, która nie, nie, panie doktorze, to, to te szczepionki to nie działają. Ja panu opowiem. <grym> pan mi zostawi wizytówkę. Ja się chętnie do pana umówię na korepetycji i pan mi wtedy powie, jak te szczepionki działają. A teraz dziękuję, jest pan zakwalifikowany do szczepienia, można, można iść dalej. <grym> No, to jest dla mnie wiesz takie dziwne i niepojęte, nie? że nie wyciągamy wniosków z tego, że te teorie co 2-3 lata się mhm. zmieniają, upadają, a my ciągle chcemy słuchać ich autorów. Mhm. I wiesz, co jest co jest takie przewrotne w tym wszystkim, bo w tych wszystkich oskarżeniach do lekarzy, że no, Big Pharma, to czy tamto, mhm. pieniądze na pewno wam płacą za to, by promować te szczepienia, te szczepianie mhm. tych chipów. To, co oskarża się tą prawdziwą medycynę, że to, a to dla pieniędzy i tak dalej, no lekarze na tym nie zarabiają tak bardzo, tak? Szczepionki wcale nie są jakoś najbardziej dochodowe dla firm farmaceutycznych, tak? to, to Firmy walczą o szczepionki, po pierwsze, tak, no mogą trochę na tym zarobić, po drugie to jest bardzo prestiżowe. Tak? Ludzie, którzy wynaleźli szczepionki, nasz profesor Koprowski tak? czy mhm. Salk, który opracował szczepionkę na polio, no byli jak bohaterowie po prostu postrzegani. Tak? To jest bardzo prestiżowe. A w Stanach Ci... Zjednoczonych, tak. jak ogłosili w jednej z siodaniowych telewizji o szczepionce na polio, ludzie wyszli i wiwatowali na ulicach, tak. bo oni widzieli śmierć i kalectwo spowodowane tym wirusem yy, na co dzień. Więc ludzie wiwatowali na ulicach, była feta jak na koniec wojny. Tak, bo oni wtedy jeszcze wiedzieli, że po, widzieli konsekwencje tej choroby i, mhm. i mieli świadomość, że no, bez szczepionek mhm. to współczesny świat nie mógłby tak wyglądać. Bez antybiotyków, wydaje mi się, i bez szczepionek. Tak? Mhm. Te dwie rzeczy, które są na szeroką skalę, szczepionki tam szerzej od XIX, później XX wieku, antybiotyki od XX wieku. No bez tego nie moglibyśmy mieć takiego poziomu życia, bo choroby zakaźne były naszym chyba odwiecznym wrogiem. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet jeden z jeźdźców w apokalipsie to była zaraza właśnie. Tak bardzo ludzie się zawsze bali tych chorób zakaźnych. Dlaczego zostałeś lekarzem? Hmm. Pytasz, dlaczego poszedłem na studia lekarskie, czy dlatego, dlaczego po studiach dalej kontynuowałem? No, ja wiem, czego nie wiedzą nasi widzowie, mm -hmm. że to jest Twój świadomy wybór dwa razy. Tak. Raz wybór studiów lekarskich, a potem tak. też pracowałeś w firmie konsultingowej tak. przez krótki czas, nie uprawiając zawodu medycznego. Mm. I też bardzo świadomie wróciłeś do, do, do jednak tej medycznej ścieżki. Tak, tak, swojego rozwoju zawodowego. Więc pytam, dlaczego chcesz być lekarzem? Dlaczego jesteś lekarzem, nie? a nie, hmm. nie pracujesz w konsultingu? Hmm. albo. To jest hmm. fascynujący zawód. Naprawdę. To tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, hmm. w ogóle poziom po prostu satysfakcji, tego, jak możesz komuś pomóc. Możesz uczynić komuś, wiesz, jakąś zmianę w jego życiu pomóc mu wyzdrowieć z jakiejś choroby, tak? To, to są osobista, czy choroba, mhm. osobista tragedia, to jest najbardziej chyba osobista, prywatna rzecz, jaką możemy przeżywać. Mhm. Każdy pacjent, tak tego ta choroba jest jego, jedną z najbardziej takich prywatnych rzeczy, które mhm. się zdarzają w jego życiu i ty, jako lekarz, możesz mu poprowadzić go, pomóc, wyleczyć, Wiesz, radość z wyzdrowienia, ulga z, z wycięcia, powiedzmy, jakiejś choroby dla kogoś, która, no, która albo mogła skończyć się bardzo źle, albo po prostu daje mu nową jakość zupełnie życia i, i mu z tym asystować i pomagać, to, to, jest, to jest satysfakcja chyba nieporównywalna z niczym. Wow. Wiesz no. co, przepraszam, że tak Ciebie no. wie, zaskoczyłem tym pytaniem. Mhm. Widziałem, to nie było umówione, ale chciałem, żebyś, bo ja wiem o tym, mhm. bo, bo rozmawialiśmy o tym, bo zwłaszcza w kontekście takiego świadomego mhm. też już wyboru ścieżki kariery tak. po studiach, kiedy miałeś otwartą, zupełnie inną mhm. możliwość zarabiania zupełnie innych pieniędzy, w zupełnie innej branży, tak ale właśnie tak świadomie, że chcesz wrócić jednak do pracy w szpitalu przy łóżku chorego. I właśnie chciałem, żebyś to powiedział, więc tak, nie, nie chciałem Ciebie wsadzić na minę, ale chciałem, żebyśmy to usłyszeli: że robisz to, co robisz, właśnie dlatego, że największą radość w życiu daje Ci możliwość, i kilka razy to powiedziałeś, pomóc człowiekowi, który cierpi. I za to Ci bardzo dziękuję, właśnie wie, za tą motywację, za takie nastawienie, no bo, bo to chyba wiesz, naprawdę było cenne, co powiedziałeś, nie? Ta satysfakcja z przyniesienia ulgi podniesienia jakości czyjegoś życia jest największą nagrodą w tym, co robisz. Dzięki za takie nastawienie, dzięki za takie nastawienie, dzięki za takie myślenie o swojej pracy, o swoim życiu, dzięki, że to właśnie pokazuje, że nie Big Pharma, nie jakiś cyniczny chłód, ale, ale właśnie próba czynienia tego kawałka świata wokół ciebie odrobinę lepszym a przynajmniej życia drugiego człowieka, który możesz pomóc właśnie, czy likwidując jego chorobę, czy przynosząc mu ulgę, czy pomagając mu w zmaganiu się z cierpieniem, to to jest niezwykłe. Bardzo Tobie dziękuję Szymon za to spotkanie. Dzięki. To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia. Michał Włodarczyk.